No dalej, Jess. Pokaż nam, co chcesz tym razem. To gofry, super. Myślę, że nasi kucharze dadzą sobie radę. Zrobię dla Jess najlepsze gofry w historii. Musimy najpierw zrobić ciasto. Rozbijamy jajka. Dodajemy mleko. I trochę mąki. Teraz wszystko dokładnie ubijamy. Gotowe. Ciasto wyszło idealne. Przelewamy je do miseczek. I do każdej dodajemy po kropli barwnika spożywczego. Moje gofry będą nie tylko pyszne, ale i piękne. Tylko spójrzcie na te tęczowe kolory. A teraz napełnię strzykawki tym cudownym ciastem. Ważne jest, aby wlewać ciasto warstwami, tak żeby uzyskać prawdziwe tęczowe gofry. Świetnie. Teraz pozostało tylko czekać, aż będą w pełni upieczone. Co ona tam ma, barwniki spożywcze? Fu, co za chemia. Zaraz babcia pokaże prawdziwe gofry. Takie, na których wychowały się całe pokolenia. Najpierw obieramy dynię ze skórki, a następnie siekamy ją na kawałki tasakiem. O, właśnie tak. Idealnie. Teraz wrzucamy wszystko do blendera i mielimy. Wyszło mi takie oto niesamowite pire z dyni. Teraz dodajemy je do ciasta. Gotuję według przepisu, który przekazała mi moja pra. Oj, ile razy ja powiedziałam pra? Nieważne, moja babcia. Teraz wszystko przelewamy do gofrownicy i pieczemy. Wkrótce będziemy mieć wspaniałe gofry. Zaki, a co tam u ciebie? Babciu, mówiłem, żebyś nie nazywała mnie Zaki. Wpadłem na genialny pomysł. Chcę zrobić gofry z gumy do rzucia. Bierzemy gumę Hubba Bubba, tniemy w paski i kładziemy do gofrownicy. Nie ogarniam tego waszego ciasta. Muszę to tylko zapiec. A co tam u szefowej kuchni? Moje cudowne tęczowe gofry są już gotowe. Tylko spójrzcie, jakie są piękne. Muszę je tylko udekorować. No i co to za gofry bez lodów? Kładę kilka kulek. A na wierzchu przykrywam drugą połówką. A teraz za pomocą kremu zrobię napis. Co to za zapach? Zak, coś ci się pali! Pali się u mnie? A, rzeczywiście! Kurczę, mój gumowy gofr się przypalił! I jak mam go stąd wyciągnąć? Spróbuję łopatką. O rany, ale to lepkie i obrzydliwe. Jak z tego zrobić gofra? Nieźle, ale to w niczym nie przypomina gofra. A co tam robi szefowa? Przygotowałam gofra w stylu Oreo. O, to też mogę zrobić. Roztopię tabliczkę czekolady. Oj, nie w tę stronę. Powietrze muszę skierować na czekoladę. Doskonale. A teraz tą rozpuszczoną czekoladą napiszę na gumie słowo Hubba Bubba. Gotowe. Rozumiecie, co? To jak guma Hubba Bubba. Babciu, jak ci się podoba mój gofr? Zaki, nie to chciała Jess. Spójrz, tak wygląda prawdziwy gofr. Można go jeść na śniadanie, obiad i kolację. Dodam trochę dżemu truskawkowego, który oczywiście sama zrobiłam. W porządku. Można próbować. Wszyscy gotowi? W takim razie przejdźmy do degustacji. Wszystkie te gofry wyglądają fajnie. Zacznę od tego. Ojej, jest zrobiony z plasteliny? Nie da rady tego odkleić od talerza. Nieważne. Co jest następne? Wow, ten gofr wygląda tak pysznie.
mój ulubiony dżem truskawkowy. Ekstra. Wow! A to jest gofr w stylu Oreo. Jest to błędnie pyszne. Zwycięzcą jest zdecydowanie Oreo. Pyszka. Hurra, wygrałam. Czy ktoś w to wątpił? Zaraz Jess pokaże nowe danie. No co tam jest? Galaretka? Ale super. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, jak zrobić galaretkę. Zack, ogarniesz to, lecimy. Najważniejsze, aby wybrać odpowiedni smak. Galaretka bananowa na pewno posmakuje małej Jess. Chociaż po co mam wybierać jeden smak, skoro mogę zrobić galaretkę o wszystkich smakach naraz? Tak właśnie zrobię. Teraz nabieram galaretkę do pipetki i dodaję po jednej kropli do foremek. Najważniejsze jest to, aby warstwy się nie mieszały. Wspaniale! A teraz potrzebuję blendera, butelki mleka, trochę żelatyny i cukru. Włączamy i czekamy, aż się wymiesza. Gotowe. Za pomocą pipetki wlewamy do każdej foremki białą galaretkę. Jestem taka genialna, że aż sama sobie zazdroszczę. Nie chcę czekać zbyt długo, więc zamrożę je od razu za pomocą sprayu do błyskawicznego zamrażania. Babciu, co jest? Jak to co jest? Kaszlę cały dzień od tej twojej chemii. Dobra, muszę zrobić galaretkę. Oj, Zaki, chcesz arbuza? Proszę bardzo, wnuczku. Jedz na zdrowie. Dzięki, babciu. Już przygotowałem sobie łyżkę. Pyszny. Jedz, jedz. A ja muszę wyczyścić drugą połówkę arbuza i przenieść cały miąższ na talerz. Ojej, ale jestem zmęczona. Arbuz jest taki pyszny i soczysty. Już się skończył? Jakoś szybko. O, babcia ma jeszcze jedną połówkę. Tylko muszę wymyślić, jak ją zabrać. Racja! Zastąpię arbuza piłką. Idealnie. Udało się. A to sobie zjem. Oj, chyba przysnęłam. Co to jest? Przecież rozcięłam arbuza na dwie części. A może mi się przyśniło? Oj! Co się stało? Chyba rozumiem. Zaki! Zabrałeś mi arbuza i podsunąłeś piłkę. Tak nie robią grzeczni chłopcy. O! Zjadłeś całego? Właśnie tego potrzebowałam. Teraz wsypujemy tu galaretkę arbuzową. Cukier i wodę. Pozostaje tylko to wymieszać. No co za idealny arbuzowy kolor mi wyszedł. Ojej, robi się ciężko. To znaczy, że galaretka jest już prawie gotowa. Idealna konsystencja. Teraz dodam trochę borówek i za pomocą słomki wcisnę je w galaretkę. Właśnie w ten sposób. Świetnie. Teraz włożymy ją do lodówki. Zmniejszę temperaturę, żeby szybciej zastygło. Dobrze, można wyciągać. Teraz pokroimy na kawałki i zobaczymy, co wyszło. Wyszedł mi niesamowity arbuz. Babcia skończyła, a moja głowa jest pusta, żołądek pełen arbuza. Dobrze, może nie wiem, jak zrobić galaretkę, ale umiem improwizować. Troszkę syropu, troszkę mąki, koktajl mleczny i jeszcze trochę mleka. Kola, no i mentosy. Chwila, co? Kola i mentosy? O matko! O, wyszło całkiem fajnie.
szefowo, czy to wygląda jak galaretka? Ojej, Zak. Lepiej spójrzcie, co ja zrobiłam. No i jak? To moje popisowe, żelkowe oczy. Wszyscy gotowi? Poserwujemy wasze dania małej Jess. Wow! Fuj! Co to za ohyda? Zak w ogóle się nie stara. Boję się tego nawet próbować. A to wygląda interesująco. Żelkowe oczy. Super. Muszę je zabrać do szkoły i zrobić żarcik nauczycielowi. Są nie tylko fajne, ale i pyszne. Arbuz z galaretką? Nigdy wcześniej takiego nie jadłam. Zaraz to naprawię. Ale odlot, to jest pyszne! Babciu, wygrałaś! Gratuluję! Wygrałam? Nie spodziewałam się! Babcia wykosiła konkurencję. W pierwszej rundzie zróbcie mi takiego pączka. Pączka? To proste! Trzeba zacząć od zrobienia ciasta. W tym celu należy wymieszać mąkę, mleko i cukier. A następnie dobrze ubić powstałą mieszaninę. Ciasto jest gotowe. Teraz należy je zagnieść i podzielić na kawałki, aby zrobić z nich apetyczne pączki. Ale najpierw trzeba pokolorować ciasto różnymi barwnikami spożywczymi. Tak będzie fajniej i ciekawiej. No tylko spójrzcie na ten niesamowity kolor. I wiecie co? Będzie jeszcze fajniej, gdy połączymy kilka kolorów w jednym pączku. Aby to zrobić, muszę wymieszać wszystkie różnokolorowe ciasta, odpowiednio je rozwałkować i pociąć na małe paski, z których następnie można uformować pączki. I dopiero teraz można wysłać je do piekarnika. Ja zrobię pączki w starym stylu. Za pomocą kubka wytnę kółka z ciasta, w którym następnie zrobię małe dziurki. O tak, dziurka gotowa. Powstałe pączki można wrzucić do wrzącego oleju. W ten sposób szybko się usmażą. No co za zapach. Pozostało tylko nadziać pączki pysznymi dodatkami. Aby to zrobić, trzeba je rozciąć i posmarować każdą część bitą śmietaną, do której świetnie pasują truskawki. Myślę, że wyszło zarówno pysznie, jak i pięknie. Podstawa pączka jest gotowa. Pozostaje tylko zanurzyć ją w kolorowym lukrze i dodać troszkę kolorowej posypki na wierzchu. Tylko spójrzcie, jakie cuda! A ja zrobię pączki z tego, co mam w plecaku. Myślę, że to wystarczy, żeby wymyślić coś ciekawego. I chyba mam pomysł. Najpierw musimy wymieszać Nutellę i Oreo. Wylewam Nutellę do miski. A za pomocą trampka zrobię z Oreo kruszonkę. Gotowe. Teraz to wszystko należy wymieszać w jednolitą czekoladową masę. To jest naprawdę dobre. Ale to jeszcze nie wszystko. To właśnie ta masa będzie bazą dla przyszłego pączka. Aby nadać mu pożądany kształt, należy włożyć go do pudełka po gumie. Dziurkę w pączku zrobię za pomocą nakrętki od Fanty. Ekstra! Pozostało tylko włożyć foremkę do lodówki i troszkę poczekać. Myślę, że można wyciągać. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co mi wyszło. Otwieraj się! Jestem silną dziewczyną, więc dam radę. Oto i on, mój pączek. Pachnie naprawdę dobrze. Ale będzie jeszcze lepiej, jeśli dodam do niego gumę do rzucia. Jestem gotowa. Emma, czas wybrać zwycięzcę. Myślę, że pierwszą rzeczą, której spróbuję, będą pączki od szefa Zaka. Wyglądają przepysznie.
bardzo dobre. Co będzie następne? Najwyraźniej to brązowe coś od Mary. Nie będę kłamać, nie wygląda dobrze. Czemu to jest takie twarde? Nie mogę tego nawet ugryźć. Jest jak kamień. Nino, nie będę tego jadła. Babciu, spróbujmy, co ty mi przygotowałaś. Wow! Uwielbiam truskawki i bitą śmietanę. Babciu, wygrałaś. Naprawdę? Wspaniale, dziękuję. Teraz chcę popić moje pączki jakimś pysznym koktajlem. Nie masz pojęcia, ile różnych koktajli zrobiłem w swoim życiu. I myślę, że dzisiaj zrobię równie pyszny koktajl, jak te, które robiłem wcześniej. Na początek trzeba wlać mleko do blendera, a następnie dodać do niego lody. To właśnie nada koktajlowi niesamowity smak. Teraz trzeba to wszystko dobrze wymieszać w tym właśnie blenderze. Dzieje się to bardzo szybko i nie wymaga żadnego wysiłku z mojej strony. Kilka sekund i gotowe. Wystarczy przelać do ładnej szklanki. A szklankę udekoruję czekoladą. A teraz za pomocą specjalnego gadżetu zrobię ciastko z dziurką, które umieszczę na górze szklanki. Tak, myślę, że to wspaniały pomysł. Ale to jeszcze nie wszystko. Dorzucę też kawałek tortu, który jest ozdobiony owocami, piankami, watą cukrową i lizakami. Teraz wszystko gotowe. Dodam jeszcze słomkę i kolorową posypkę. I co to za koktajl? To sam cukier. Koktajl powinien być zdrowy. Więc pierwszą rzeczą, którą zrobię, jest przepuszczenie ogórka przez maszynkę do mięsa. Następna będzie marchewka. Całkiem niezła. Okej. Potrzymaj to, moja droga. Już tego nie potrzebuję, ponieważ sok z buraka wycisnę własnoręcznie. Gotowe. Myślę, że wygląda pysznie. Nie, no takiego koktajlu nawet bym nie spróbowała. Mój będzie smaczniejszy zarówno pod względem smaku, jak i wyglądu. Będę potrzebować mleka i kakao. A im więcej kakao, tym koktajl będzie smaczniejszy. Chyba troszkę przesadziłam. Chociaż nie, trzeba to wszystko dobrze wymieszać. Świetnie. Teraz czas na bitą śmietanę. Ej! Najwyraźniej nie ubili jej zbyt dobrze. Może trzeba bardziej potrząsnąć? Byłbym z tym ostrożniejszy. No, teraz można wyciskać. Ojej! Chyba ubiłam ją nawet za bardzo. Ale w sam raz dla koktajlu. Super! Pozostało tylko udekorować go cukierkami i kawałkiem czekolady. Wygląda na to, że wszystkie koktajle są gotowe. Emma, czas wybrać zwycięzcę. Zacznę od koktajlu babci. Pączki były pyszne, zobaczymy, jak smakuje koktajl. Fuu, ohyda! Jest z warzyw? Zobaczmy, co zrobiła Mary. No, od razu lepszy. To bardziej przypomina kakao, ale nadal jest bardzo smaczne. Czas na największy i najpiękniejszy koktajl od szefa kuchni Zaka. Można się nim nie tylko napić, ale i najeść. Torcik jest całkiem niezły. Oj, myślę, że jest tu nawet za dużo jedzenia. Wszystko jest teraz na mnie. Myślę, że zwycięzcą tej rundy jest Mary. Gratulacje. Ja? Hurra! Wiedziałam, że wygram. W tej rundzie chcę, żebyście zrobili dla mnie lizaki. Robi się. Na początek wezmę specjalny podwójny garnek. Do jednej części wleję syrop truskawkowy. A do drugiej wsypię pianki marshmallow. Teraz muszę to wszystko podgrzać. Tak, żeby pianki się roztopiły. Wspaniale. Gotowe. Teraz z każdej części muszę zrobić długie wałeczki, które następnie razem skręcę.
Widzicie, jak cudownie prezentują się czerwony i biały kolor? Pozostało je tylko pociąć na małe kawałki i zrobić z nich kolorowe laski. O tak. Gotowe. A ja potrzebuję tylko kilka puszek kwaśnych cukierków Toxic Waste. Och, ale orzeźwiające. Teraz muszę wrzucić je do garnka. Trzeba je roztopić, po czym powstałą papką muszę okleić tego oto patyczka. Wyobrażacie sobie, jaki ogromny będzie mój lizak? No co za amatorzy! Ja zrobię niesamowite czekoladowe lizaki. Idealna konsystencja. Teraz nabiorę masę strzykawką i zapełnię nią te oto cudowne foremki. A teraz, żeby to wszystko zastygło, użyję ciekłego azotu. Gotowe. Tylko spójrzcie na te niezwykłe kształty. Ale białe lizaki są nudne. Trzeba je pokolorować syropami z różnych owoców. Wtedy będą kolorowe i pyszniutkie. Poczułem kulinarną wenę. Jestem gotów tworzyć. Najważniejsze, żeby to zrobić bardzo ostrożnie. Oj, to jest takie ciężkie. A, Mary, co ty zrobiłaś? Prawie zepsułaś moją kompozycję. Mój jednorożec. Jak dobrze, że jesteś cały. Emma, to dla ciebie. Smacznego. Ciekawe. Najpierw spróbuję tego ogromnego lizaka. Będę musiała go tak polizać. Ojej, co za kwasota. Nie no, nie lubię czegoś takiego. Okropność. Teraz spróbujemy lasek od babci. Niezłe. Smakują mi. Wow, jakie piękne lizaki. To jednorożec od szefa kuchni Zeka. Są niesamowite. Gratuluję wygranej. No w końcu doceniono mój talent kulinarny. Już wymyśliłam, na co mam ochotę. Zróbcie mi gofry, proszę. Sandy, nasi uczestnicy upieką ci najlepsze gofry na świecie. Babcia już zaczęła gotować. Babciu, przestań! Babciu, zachowujesz się jak dziecko. Bo w duszy jestem ciągle młoda. Dobrze, tego wszystkiego potrzebujemy do przygotowania ciasta. Zaczniemy od mąki. Wsypujemy ją do miski. Rozbijamy dwa jajka. I wlewamy mleko. A teraz trzeba to wszystko dokładnie wymieszać. Co za amatorstwo. Patrzcie i uczcie się. Do wymieszania ciasta użyję specjalnego pojemnika, w którym mogę nie tylko łatwo wymieszać ciasto, ale i wylewać je do gofrownicy. Doskonały ludzki wynalazek dla świata kulinariów. Ciasto gotowe, więc wlewamy do gofrownicy. Z wierzchu dodam kilka cukierków Skittles dla smaku. No i koloru. Zamykamy i czekamy. Bla, bla, bla. Szef jak zwykle lubi się popisywać. Najważniejsze jest gotowanie z miłością. Wtedy wszystko będzie pyszne. Do swoich gofrów dodam pyszniutkiego dżemu wiśniowego. Oj, nie mogę go otworzyć. Porządnie zakręciłam słoik. Jak mam to otworzyć? Wiem. Znam jeden stary dobry lifehack. Zaraz otworzę ten słoik w ciągu kilku sekund za pomocą taśmy klejącej. Hop i gotowe. Ojej. A teraz za pomocą pipetki nabiorę trochę dżemu ze słoika. I po kropelce będę dodawać do ciasta. No pięknie. Oj, co się dzieje? A masz! Zmiażdżę cię na okruchy, ciasteczko Oreo. Wystraszyłem was? Przepraszam. To okropne. No i kto tak gotuje? Jestem mleko, a ja okruszki Oreo.
I teraz spotkacie się w słoiku Nutelli. Zakręcamy i porządnie mieszamy. Gotowe. Wylewamy ciasto do gofrownicy i pieczemy. O, mój gofr już się zrobił. Niemożliwe, że to moje złote ręce stworzyły to arcydzieło. Wyjmujemy z gofrownicy i zaczyna się zabawa. Dekorowanie. Dodajemy trochę syropu truskawkowego. Fajnie! A co ja mam? Wow, nawet nie sądziłem, że tak mi to wyjdzie. Wyciągam na talerzyk, z wierzchu daję bitą śmietanę i przykrywam kolejnym gofrem. O rany, babci gofr też wygląda apetycznie. Co za niesamowity zapach. Goferek jest już gotowy. Kładę na talerzu, a z wierzchu posypuję cukrem pudrem. Z nim każde wypieki wyglądają apetyczniej. A ja przygotowałem czekoladki do mojego gofra. Muszę zrobić najlepsze danie, aby wygrać. A im więcej słodyczy, tym większe szanse na zwycięstwo. Za pomocą żelazka roztopiłem zwykłą czekoladę i właśnie teraz zamierzam tworzyć. Skoro mój gofr w połowie jest zrobiony z Oreo, to pomyślałem, że świetnym pomysłem będzie napisanie słowa Oreo. Mamy to. Brawo ja! Co, już wszyscy gotowi? No to smacznego! Hura, hura! Moje ulubione gofry! Chcę zacząć od tego. Wygląda bardzo domowo. Mój ulubiony dżem wiśniowy. A teraz spróbuję tego gofra w kształcie Oreo. Też jest bardzo pyszny. A na koniec spróbuję tego tęczowego gofra. Smakuje jak skittlesy, jest pyszny. No nie jest łatwo wytypować zwycięzcę. Ale wybieram tęczowego gofra od szefa. Wygrałem! Wiedziałem, hurra! Sandy, no pokaż nam co chcesz tym razem. Banany? Naprawdę? Ted chyba nie zrozumiał, czego się od niego wymaga. No w porządku, chcesz banana? No to masz banana. Wedle życzeń. Proszę, trzymaj. Co? Nie! No to o co ci chodzi? Następnym razem rysuj lepsze obrazki. Dobra, za chwilę wykombinuję coś z bananami. Ted, jestem cała w skórkach od banana. Mógłbyś bardziej uważać? Dobrze, muszę szybko zacząć gotować. Kładę banany do foremki. I je rozcinam. A teraz musimy zrobić troszkę miejsca w środku. Oj, jaki pyszny banan. Do środka kładę mleczną czekoladę. A teraz wstawiam moje nadziane banany do piekarnika. Ten banan jest idealny. Odcinamy niewielki kawałek. A teraz za pomocą łyżki wyjmujemy wszystkie wnętrzności. I chowamy na przykład do swojego brzucha. A do banana wlewamy syrop czekoladowy. No i troszkę mleka. A teraz mini mikserem wszystko ubijamy na jednolitą masę. Dobrze, moje banany są już gotowe. No co za zapach. A co tam u ciebie, Ted? Wpadłem na genialny plan kulinarny. Zamierzam zanurzyć banany w Nutelli, a następnie nabiję wszystkie na patyczki od lodów i położę na desce. Teraz będę potrzebować syropu Skittles. Jest przepyszny. Polewam nim banany. Dodaję wiórki kokosowe i kolorową posypkę. Voilà, ładnie i apetycznie. Brawo, mój drogi, masz talent. Twoja babcia też zaraz dokończy swoje danie. Oczyścimy truskawki i położymy je na roztopionej czekoladzie. Dorzucę jeszcze orzechy i cukier puder. Według mnie idealnie. Szefie, co o tym myślisz? Babciu, zabierz ode mnie to nieporozumienie.
Ja tu tworzę kulinarne arcydzieło, a ty tu ze swoim domowym pichceniem. Dodajemy bitą śmietanę i troszkę marshmallow. Wciskamy słomkę i parasolkę koktajlową. Oto najlepszy i pierwszy na świecie czekoladowy koktajl w bananie. Wszystko wygląda tak ciekawie. Zacznijmy degustację od tego koktajlu. Bardzo smaczny. Idziemy dalej. To wygląda bardzo dziwnie. Czarne banany? Spróbuję. To czekolada i truskawki, ale super! A co my tu mamy? O rany! To wygląda fajnie. Muszę tego szybko spróbować. To takie słodkie! Nie no, danie szefa było zdecydowanie najsłabsze. Wygrywa mój brat! Ja? Hurra! Ciekawe, co Sandy będzie chciała w ostatniej rundzie. Chcę chupa chupsy! Babcia zna się na lizakach. Kiedy byłam dzieckiem, codziennie robiłam własny karmel, ale dla mojej kochanej wnuczki zrobię coś bardziej oryginalnego. W garnku wymieszałam cukier z wodą. A teraz wezmę winogrona, bo nie będę robić zwykłego karmelu. A karmelizowane winogronka. No spójrzcie, wyglądają jak chupa chupsy. A ja mam lepszy pomysł. Dzieci uwielbiają jaskrawe kolory, więc dodam do garnka barwnika i dobrze wymieszam. Tylko spójrzcie, kolor karmelu wyszedł niesamowity. Teraz przelewamy wszystko do foremek i bierzemy silikonową matę. Właśnie na niej zrobię lizaki w kształcie wężyków. O tak! Świetnie! Lizaki stwardniały i mogę wbić je w moje chupa chupsy. Już rozumiecie, co zamierzam zrobić? Tak, to idealne chupa chupsy w kształcie meduzy. No z tym to na pewno nie wygram. Mam pomysł. Wezmę trochę pianek, które pokroję w takie płatki. Podgrzeję i przykleję do moich karmelizowanych winogron. Sandy spodoba się kreatywność babci. Chyba moja kreatywność. Mylisz się, moja. Niebo moja! Wpadłem na genialny pomysł. Gotowi? Potrzebuję tego akwarium natychmiast. Ale bez rybki. Dlatego, Goldie, wskakuj tutaj. A ja wezmę twoje akwarium do gotowania. Nie martw się. Oddam ci je później. Dobra. Pozbywamy się wody i wrzucamy do środka żelkowe misie. O, tak. Jakie pyszne. Wsypujemy paczkę i to nie jedną. Świetnie. A teraz za pomocą suszarki trzeba to wszystko rozpuścić. Gotowe. Teraz bierzemy dużą łyżkę. I wszystko dokładnie mieszamy. Co za kolor! No to ja rozumiem. Dlaczego tak na mnie patrzycie jak na głupka? Przecież wiem, co robię. Zobaczycie. Oj, zastygło. Kurczę. I jak mam wyciągnąć z tego łyżkę? Muszę coś z tym zrobić. Wnuczku, kończy nam się czas. Zaraz mój serial się zacznie. Nie wiem, co robić. To za nic nie chcę wyjść. Kurczę, nic z tym nie zrobię. Będę musiał to tak zostawić. Sorry, Sandy. Wow, jak dużo zrobiliście. A to co? Dobra, zaczniemy od czegoś mniejszego. Te lizakowe meduzy wyglądają zabawnie. I smakują rewelacyjnie. Od razu wiadomo, że robił je profesjonalista. Dobrze, wróćmy do najdziwniejszego lizaka ze wszystkich.
Czemu jest taki ogromny i ciężki? Ale może ma super smak? Ej, nie czuję smaku. Czy ja właśnie oblizałam szkło? Okropność. Ojej, a to wygląda jak kwiatek. Bardzo ładne. Wow, te płatki są z pianek marshmallow. A winogrona są karmelizowane. Naprawdę super. To na pewno nie wygra. A z tych dwóch wybieram kwiatki babci. Oj, wygrałam, ale miło.